Co nas dzisiaj czeka? Przycinanie tawuły, hortensji i traw. Dzień dobry. Moi drodzy, moi kochani, mrozy chyba już są za nami z tego co widać w prognozach pogody, dlatego można już spokojnie zacząć przycinać rośliny. I dzisiaj właśnie przycinam tawuły, chociaż jak już widać zdążyły wypuścić liście, przynajmniej dwa egzemplarze, a jedna tawułka jest zupełnie goła. No i ta pogoda jak widać jednak jest taka nie do końca, jakbyśmy tego wszyscy chcieli, jakby to wynikało z kalendarza, no ale co zrobić, musimy działać z tym co mamy. Także jak przycinamy tawułę? Tawułę na wiosnę, wczesną wiosną przycinamy na jeża, czyli około 5-10 cm od ziemi zostawiamy. Ja mam tutaj z tym trochę problem. Tą pierwszą tawułę, która jest jeszcze łysa, nie ma jeszcze żadnych listków, przytnę ją tak jak się powinno przycinać, czyli właśnie na takiego przysłowiowego jeża. I tak właśnie to robię, równiusieńko, bez zwracania uwagi na to, czy gałązki są uschnięte, czy są słabe, czy są połamane itd., itd. Wszystko po prostu równiusieńko przycinamy. Natomiast te tawuły, które już wypuściły liście, trochę mi ich szkoda. Być może robię błąd, być może nie, ale po prostu skrócę je delikatnie i powycinam właśnie te wszystkie suche, krzyżujące się gałązki oraz to, co według mnie powinno być usunięte. Trochę po prostu te krzaczki przerzedzam. Ok, tabuły mamy gotowe. Teraz kolejny krok to trawy. I jeśli chodzi o trawy, to tutaj też sprawa jest prosta. Bardzo podobnie jak w przypadku tawu, obcinamy na jeża 5-10 cm od powierzchni ziemi. To jest najlepszy sposób. Fajnie by było mieć kogoś tutaj do pomocy, fajnie byłoby mieć jakąś taką piłę mechaniczną, elektryczną, jakieś urządzenie, które ułatwia ścinanie traw, zwłaszcza w większych ilościach, ale jeśli takiej piły się nie ma, no to sekator też sobie da radę, wystarczy chwytać kępkami, tak jak ja to robię, i też jesteśmy w stanie spokojnie sobie takie trawy poprzycinać. A to jest ważne, bo już w niektórych miejscach widzę, że puszczają takie zielone, świeże odrosty, więc to jest taki sygnał, że trawa budzi się do życia i no już najwyższy czas, żeby ją poprzycinać. Także nie ma na co czekać, jedna po drugiej i wycinamy. No okej, trawy też już mamy gotowe, to teraz przyszedł czas na hortensję i tutaj w ubiegłorocznym filmie niektórzy pisali komentarze, że ta hortensja ogrodowa, którą przycięłem bardzo krótko, niemal tak jak hortensję bukietową, że ona nie będzie miała kwiatów. Otóż kwiaty miała, pewnie mogłaby mieć więcej i tak dalej, i tak dalej. Także w tym roku poprawiam ten błąd i w końcu to jest ogródek amatora, więc przycinam tym razem tak jak się powinno to robić i hortensja ogrodowa na pierwszy ogień idzie właśnie. Po pierwsze zaczynam od tego, żeby ściąć wszystkie kwiatostany, bo nie robię tego na jesień. Chcę, żeby przez zimę to fajnie sobie wyglądało. Niektórym się to podoba, innym nie. Ja zostawiam, mi się to podoba. Usuwam te kwiatostany i właśnie wierzchołki wzrostu 10-15 cm od góry, ale nad oczkiem. I to jest pierwszy krok. A kolejny krok to już jest właśnie przerzedzanie, usuwanie wszystkich suchych gałązek, krzyżujących się, słabych, cieniutkich, kładących się na ziemię itd., itd. Wszystko to, co mogłoby przeszkadzać we wzroście tej właściwej rośliny, która ma największe szanse na to, żeby się rozrosnąć i wydać jak najwięcej kwiatów. Ok, i hortensję ogrodową mamy już za sobą, tak to się prezentuje. Teraz czas na hortensje bukietowe i tutaj właśnie jest taka zasada, żeby przycinać je około 20-25 cm nad ziemią, ale też właśnie nad oczkiem. Zazwyczaj to wypada nad drugim, trzecim, pierwszym czasami oczkiem i tak to właśnie się
dzieje także u mnie, czyli najpierw znów zaczynam od tego, żeby skrócić je po całości, a dopiero w drugim kroku przerzedzam, czyli wycinam wszystko to, co suche, to, co się położy po ziemi, to, co jest cienkie, połamane i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie najsłabsze po prostu gałązki, które nie mają szans na wydanie jakiegoś sensownego, dużego kwiata. I okej, hortensja bukietowa też już jest za nami, ale mam też hortensje bukietowe młode, które zostały posadzone w ubiegłym roku. I tutaj sprawa wygląda tak, że przecinamy je nad pierwszym lub drugim oczkiem. I tylko właśnie w ten sposób. Do tego oczywiście, jeśli są jakieś gałązki suche, połamane, czy bardzo, bardzo cieniutkie, to też możemy je usunąć, ale w końcu to jest młoda hortensja jednoroczna, więc tutaj te gałązki zwłaszcza będą cienkie, więc trzeba z tym uważać. Nie ma tego dużo, roślinka jest młoda, mała, więc idzie to bardzo szybko. Można by powiedzieć, że robota wykonana, rośliny zostały przycięte, było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kilka godzin pracy, ale to nie wszystko, bo to jest też dobry moment, żeby rośliny zasilić. I tutaj zacznę od tulipanów, bo tulipany właśnie rosną między tymi moimi hortensjami i trawami i lawendami. Chodzi o to, żeby one sobie teraz ładnie kwitły w tym momencie, w oczekiwaniu na to, jak trawy ruszą, czy też jak hortensje ruszą. Także zaczynam właśnie od tulipanów i tutaj mam zestaw już przygotowanych nawozów, nawóz do kwiatów cebulowych, także podsypuję sobie nim i tulipany, i krokusy, i wszystko to, co właśnie teraz wypuszcza już listki i pojawiają się jakieś pierwsze oznaki kwiatów. Także cebulowe kwiaty mamy za sobą. Drugi krok to podsypanie hortensji. Delikatnie wokół rośliny można przemieszać z podłożem. Nie zapominamy później tego podlać, no chyba że spodziewamy się deszczu. I na koniec trawy. I teoretycznie mam tutaj nawóz specjalny do traw. Można podsypywać takim nawozem, którego używamy do trawników. Przy czym pamiętajmy, że jednak trawy mają później na końcu kwiatostany. I warto, żeby te nawozy do trawy miały troszkę więcej potasu, troszkę więcej fosforu, czego nawozy do trawników nie mają, bo w nawozach do trawników chodzi o to, żeby trawa rosła, żeby była zielona. Chodzi o azot głównie. A tutaj mamy też troszkę tego fosforu i potasu, więc taki specjalny właśnie nawóz do traw i też równomiernie dookoła roślinki podsypujemy. Także takie pierwsze, większe, wiosenne prace za mną. To dopiero początek sezonu. Już nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Jeśli Ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jak Ty spędzasz teraz ten czas w ogrodzie z roślinami, jakie prace wykonujesz. A jeśli chcesz, żeby YouTube powiadamiał Cię o kolejnych nagraniach na tym kanale, zasubskrybuj kanał i wtedy takie powiadomienia będziesz otrzymywać. A ja już się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!